Cześć, tu Kamil Piwotester. Na dzisiaj przygotowałem degustację piwa z browaru Waszczukowe. Jest to piwo o nazwie Janusz Moczywąs. Piwo w stylu Dortmunder Export. No, przeczytam może właśnie co z etykiety. Januszek to nasz pupil. Chłopak kosi nagrody, bo tak o, jakby do tego stworzony. Woda z Puszczy Knyszyńskiej dla lagerów wyśmienita. To dziwnym nie jest, że on taki atrakcyjnie orzeźwiający i lekki w obyciu. Charakter Janusza, mocno chmielony i jasny w stylu niemieckich lagerów. Poznaj Janusza, słodowe, przyjazne piwo, normalnej fermentacji o słomkowej barwie. Serwuj w temperaturze od 6 do 8 stopni Celsjusza, butelka bezzwrotna, składniki woda, słody jęczmienny pszeniczny, chmiel marynka i drożdże piwowarskie. Objętość 500 ml, butelka brązowa, ekstrakt 12,5 stopnia BLG, alkohol 4,8% objętości, data przydatności do spożycia to 4 stycznia 2022. O, bardzo ładnie. Kapsel czarny, znaczy firmowy z browaru Waszczukowe, no ale przeważa kolor czarny, trochę białego jest. Ale zapach. Intensywnie słodowy zapach, aromat. Faktycznie tak słomkowe. Myślałem, że piana będzie obfita, ale wcale nie jest jakaś. Piana biała, o niskiej obfitości i krótkiej trwałości. Drobno pęcherzykowa kremowa barwa słomkowa. Średnio przejrzyste jest, delikatnie musujące. Dobra, teraz aromat. O, mocno słodowe. Lekko gryzący w przełyk, o tak napiszę. Pełnia taka średnio. Nagazowanie, no z tego co widać, no to jest takie średnie, powyżej średniej nagazowanie. Ale w smaku też jest po prostu słodowe. Może lekko chmielowe, no bo jest to chmiel marynka. Trochę goryczki jest, no ale nie smakuje jakoś wyśmienicie. Może ocenię punktowo to piwo. Piana. Biała, niskiej obfitości, krótkiej trwałości, drobno pęcherzykowa i kremowa. Piana biała to dobrze. Niskiej obfitości i krótkiej trwałości to bardzo niedobrze. Piana powinna być obfita i trwała. Drobno pęcherzykowa, kremowa to tak, taka powinna być. No ale powinna być trwała i bardziej obfita. Więc piana no nie najlepiej. Za to mogę dać jeden punkt, tylko i wyłącznie. Barwa. Trochę obetne, czyli dam 2 na 3. Aromat. 4 na 12 dam. Smak. Więc o smak damy jakieś 14 na 17. Dobra, odczucie w ustach. Za odczucie w ustach daję 6 na 6. Goryczka jest niewielka. W 6 to nie dam, 5 na 6 dam. Jest ciut za mała, trochę powinna być większa. I sumujemy punkty, czyli ocena ogólna 32 na 50 punktów. A moja ocena, na pewno nie chciałbym tego piwa pić drugi raz. Nie, no 1 na 10 mogę dać. Nic specjalnego, takie B. Piwo oceniłem na 1 na 10, oczywiście wasza ocena może być inna. Więc sobie je degustujcie i oceniajcie. Dziękuję za obejrzenie tej mojej degustacji. Pozdrawiam i cześć.